Na człowieka patrzę w sposób holistyczny. Nie da się ciała oddzielić od psychiki. Kiedy czujesz się jak gówno, wyglądasz jak gówno. Wychodząc z założenia, że chcesz kochać, to zacznij od własnej osoby. Spotykam wielu ludzi, którzy wiele mówią o miłości, chcą ją przelewać na wszystko, co żywe i martwe, ale swojego wyglądu, ciała, zaakceptować nie potrafią. Im ludzie są starsi, im bardziej odczuwają ułomności swojego ciała, tym bardziej sobie folgują, odpuszczają. Ze mną jest odwrotnie. Gdy na mnie padło i wylądowałem w szpitalu, to lekarze dostali kawał silnego i działającego bez zarzutu mięsa. Nie żadną padlinę.